witam was na kolejnym odcinku. Dzisiaj tak wieczorową porą eksploruję pewien dom opuszczony w górach pod lasem. Zobaczcie, jak prezentują się schody do tego domu, zarośnięte pokrzywami. Po prawej stronie studnia, obok studni stoi jakaś wanna. Piękna pogoda, lekki mrozik dopisuje dzisiejszej eksploracji. Przed wejściem taki głośnik, jest również antena satelitarna. I zobaczcie, jak wygląda wejście do środka. Także nie będzie problemu z dostaniem się do tego domku. Zapraszam na kolejny odcinek. No i jesteśmy w środku, jak widzicie, na początku trafiamy do korytarza. Są tutaj drzwi, jest również taka zasłona, która prowadzi na strych, także to na końcu. Zajrzyjmy najpierw do pierwszego z pokoi. Jak widzimy, meble jeszcze zachowane. Jest dezodorant, Night Twist. Co to jest, tego nie wiem. Karta Shell. Jest pieniążek, 2004 rok, 5 groszy. Euro 2012. W szufladach trochę kabli elektrycznych, poduszka. No, jak sami widzimy, jest również łóżko. Na łóżku takie koce, poduszki, szafa wypełniona ciuchami. Jakieś szlafroki. Tu mamy damski kożuch. Jak widzimy, już wilgoć zaczęła brać to wszystko. No i się wali. Małe pomieszczenie, widać, że było remontowane. Zaczęty remont. No ale jak widzimy, nieskończony. Tam jest przejście do kuchni. Ale zobaczmy może łazienkę. Tu mamy kibelek. Przybory takie jeszcze się zachowały. Nie widzę tu dat. Sprawdzimy może w kuchni. Tutaj mamy akumulacyjny ogrzewacz wody. Już chyba grzebane było w tym. No i frania. Pralka? Ta nie, to jest wirówka. Tak, wirówka. Mamy również prysznic. Zobaczcie, nawet jeszcze zachował się płyn do kąpieli. Tutaj będzie data. 2016 rok. No i pralka, jak widzicie. Jest również krem, który tutaj będzie rok. Nie widzę tu daty. Lustereczko, pozdrawiam. Przejdźmy z tej łazienki do tego pomieszczenia. A to pomieszczenie to komóreczka taka. Składzik różnych rzeczy. W tym pokoiku zachowało się kilka rzeczy.
butelka wody. Mamy zamrażarkę. Widzimy opróżniona. No i kilka takich gratów tu się zachowało. A zobaczcie, tutaj mamy jeszcze pełne koncentraty pomidorowe z Czerwonego Krzyża. O, na nich jest data. 2017 rok. Jest szafa. W szafie no coś się zachowało. Troszkę garderoby, pościel. Tutaj również. O, fajny nóż, zobaczcie. Tutaj mamy jeszcze żelazko. No i dwie takie walizki, ale zamknięte. Zobaczcie, jaka ładna Baba Jaga się tu zachowała. Pilnuje i strzeże tego domu. Przejdźmy dalej. A dalej to oznacza właśnie tutaj, czyli do kuchni. Zobaczcie, jak ładnie prezentuje się kuchnia. Fajnie zachowana jeszcze. Mamy tutaj taką kuchenkę gazową. Są patelnie, czajnik, nieumyte gary. Zobaczmy datę. O, 03/2019. Są perfumy Bonda na górze. W szafkach jeszcze rzeczy zachowane. Zobaczcie, przyprawy różne. Kolejne szafki. Tutaj jeszcze leki zachowane. Metformax. Termin ważności 2018. O, i niebieskie tabletki. Są zapalniczki. Zobaczmy, czy działają. O, jeszcze działa. Kapusta kiszona. Widzimy, już spleśniała, także chwilę to musi leżeć. Mamy tu kawę z datą 2014, a tutaj jest jakaś pieczątka. No i tutaj mamy pieczątkę firmy, która nie istnieje od 2014 roku. Sprawdziłem właśnie przed chwilą. Mamy lodówkę. Na lodówce są jakieś zapiski. Pilne. Drzewo, wylewka, tytoń, ziemniaki. Drzwi wyjściowe, piec. Zobaczmy, czy coś w lodówce jest. No, lodówka pusta. Jest kalendarz. Początek stycznia 2016 rok, tak pisze. Urząd Skarbowy Kraków. 2016. Także 4 lata obuszczony. Powiedzmy. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze stół, ładne krzesła. Zobaczcie, co na tym stole jeszcze zachowały się. Takie filterki do papierosów i taka lufka z korkiem, takim od butelki plastikowej. Do czego to mogło służyć? Mamy jeszcze przejście do pokoju. W pokoju
dwa łóżka. Jest stolik, szafa, no i troszkę garderoby się zachowało. Jest telewizor Philips, a na ścianie nad łóżkiem zachowały się zdjęcia i wydaje się, że są to zdjęcia rodziny. Jest to dom jednorodzinny, który oczywiście kiedyś był zamieszkały, no ale jak widzimy, z jakichś powodów został opuszczony, a z jakich powodów to już trudno jest mi powiedzieć. 2015 rok i tu jest skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Oddział psychiatryczny. Jest to skierowanie dla kobiety. Zobaczcie, w szafie ręczniki. Także w tym pokoiku to by było tyle, taki mały, przytulny pokoik. Wejdźmy sobie teraz na strych, ponieważ cały dół mamy już zwiedzony. Zobaczcie, tutaj w tej szafce na początku jest gniazdo ptaka. Także sami widzicie, dom już jest opuszczony. A nad drzwiami jest napis 2013. Piękne góry, piękna popołudniowa pogoda przy lekkim mroziku. Dobra, udajemy się na strych. Jesteśmy na strychu. Tam jakaś umywalka, łóżko, na nim pierzyna. Są tam liście tytoniu, które się suszą. Po tej stronie nic ciekawego, a z tej strony mamy trochę ciekawsze rzeczy. Jest troszkę zachowanych. Między innymi tu jest monitor, ale zobaczcie tutaj. Troszkę kabli, zasilacz, ale również są takie walizki. Tutaj mamy starą drukarkę, troszkę ciuchów, a zobaczmy, co zachowało się w tych walizkach. Kurde, ciężko otworzyć. Porzewiałe zawiasy już. Są tutaj jakieś dokumenty. Pani premier Julia Tymoszenko. Pragnę panią zapoznać z propozycją założenia przeze mnie w pewnej firmie dotyczącej wygospodarowania potężnych środków finansowych na pewną organizację. Ale... I to jest 2009 rok. Niestety będę musiał to zamazać. Tutaj mamy minister sportu, pewien pan. Pragnę panu przedstawić pomysł na wygenerowanie dodatkowych potężnych środków finansowych na realizację zadań związanych z pewną również organizacją. Także ciekawe dokumenty. Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego. Prezes pewnej polskiej spółki. 2009 rok te dokumenty. Tutaj jest 2008. I tutaj... tutaj... też 2008. Także bardzo ciekawa teczka z dokumentami na strychu. Kurczę. Powiem wam, że troszkę jestem zaskoczony taką dokumentacją. Zobaczcie, że to jest stary monitor Nokia zachowany, jak i również
jednostka centralna. A tutaj taka kuchenka elektryczna, stara. Powiem wam, że jestem lekko zaskoczony tym, co znalazłem na strychu. I będę się musiał chyba z wami pożegnać, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was oczywiście na kolejne produkcje. Zobaczcie, jak ten domek jest oddalony od jakiejkolwiek cywilizacji. Jest taki w górach. Samotny domek, można powiedzieć. Także dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za łapeczki. Możesz kliknąć łapeczkę. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.